Let's remix it. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem... No kurde! I tak rozpoczęliśmy serię z GTA 5 na PlayStation 4. No właśnie, dzięki temu kolesiowi w ciężarówce. Zaczęliśmy od potrącenia, jest mega turbo słabo. Więc no. Należyta kara za należyte przewinienie. To jeszcze raz siema wszystkim, więc w ogóle krótka historyjka na temat tego, jak to się stało, że tak przed świętami. No niestety, no nie wróciła na stałe, bo do świąt i tak będę musiał poczekać, ale dorwałem Mikołaja, kiedy zasuwał swoimi czerwonymi saniami na biegun północny. Mówię, Mikołaju, no tam wystaje tobie z worka GTA 5 na PlayStation 4, czy to aby przypadkiem nie dla mnie? On mówi, no dobra, uchylę rąbkę tajemnicy, tak, dla ciebie, no ale co z tego, i przecież tak 24 dopiero dostaniesz. Ja mówię, Mikołaju, ale ten prezent by ucieszył nie tylko mnie, ale jeszcze parę innych osób, bo ja później gameplay na kanał wrzucam. On mówi, no kurde, wiesz co, w sumie, dobra, bo byłeś do tej pory bardzo grzeczny, to na 2 godzinki dostaniesz GTA 5 na PS4 do przetestowania i nagrania, więc oto jesteśmy, kochani. Więc może od razu, na dobre tory, mimo tego, że tylko 2 godziny, no nie no, wypadałoby jeszcze w sumie pokazać wam, co tu się zmieniło, bo zmieniło się mimo wszystko trochę. Na przykład strzelanie podczas jazdy, nie tylko poprzez wciskanie tam L1, tylko jeszcze trzeba jeszcze w tym momencie, kiedy celujemy, wciskać po prostu odpowiedni guzik, który odpowiada za strzał. Czyli nie będzie już zmarnowanych pocisków niepotrzebnie zupełnie, kiedy chcesz tylko w gościa przycelować. Więc teraz możesz sobie spokojnie wycelować i dopiero po chwili zacząć strzelać. No ale do tego... Co doszło i co mnie, kurczę, najbardziej cieszy. Więc pozwólcie, że wysiądę. I uwaga, pyk, pyk. FPP. I normalnie się teraz czułem, bym grał w Far Cry, ale w Los Santos, albo coś w tym stylu. Nie, serio. Mega, turbo, świetnie. Więc tak, może zmienimy broń oczywiście na snajpę, bo ten będzie pewnie odjeżdżał. A może oponkę? No dobra. Coś z umiejętnościami strzeleckimi dzisiaj kiepsko. Ale nie, to jest kurczę pewnie wynik podniecenia tym, że wreszcie mogę sobie pyknąć w jedną z moich ulubionych gier na konsoli no, obecnej generacji. Choć w sumie jeszcze nie tak dawno to była konsola nowej generacji. Jeszcze rok temu. No FPP, jaka dbałość o szczegóły. Stację radiową widać, a w ogóle o, zapomniałem o jednym. Nie Rebel Radio. Widzicie teraz nawet mimo tego, że nie słyszę, to i tak wiem. Że leci nie to radio, co powinno przez chwilę. To znaczy, że leciało. No i też kraksy ładnie wyglądają w FPP, ale co lepsze, jak strzelasz. Proszę bardzo, to jest właśnie ten tryb z wyciągniętą bronią. Nie jest tak, że lutujesz cały czas all the fucking time, więc możesz sobie spokojnie jechać koło jakiegoś gościa. I dopiero drive-by mu zrobić, ostrzelać samochód, a później ścigać dalej. Ścigać dalej. Ej, czy to były zwłoki tego gościa? Nie, chyba nie. Nie, ale teraz w sumie GTA dzięki tej perspektywie nabiera nowej formy brutalności. Bo teraz można robić dokładnie to samo, nic praktycznie super hiper nowego. W stosunku do wersji na poprzednie konsole, poprzednie generacje konsol. No ale po prostu wszystko dzieje się z perspektywy pierwszej osoby, czyli to już nie jest, że ktoś na ekranie to robi, tylko praktycznie robisz to ty. Na przykład wyciągnijmy jedną z nowych broni. Siekierkę, podchodzisz do gościa i dziob go! Spada czapka, a później... No dobra, może niekoniecznie. No ale taka właśnie perspektywa powoduje, że pojawiają się później filmika, też w necie, takie oto filmiki.
No też właśnie, no nie wincie mnie za to. Po prostu, no jak była okazja, trzeba było przetestować. Ale dobrze, to skoro już powiedzmy większość mamy z nowości obczajone, a plus dodatkowo jeszcze mogę w sumie pokazać, jak się ładnie strzela z broni. Przez celownik. Niczym w Battlefieldzie. No i w tym momencie moja nagrywarka postanowiła uciąć zupełnie mój komentarz i niestety wycięła bardzo ważną rzecz. Rzecz taką, że nie przedstawiłem osoby, od której dostałem ten właśnie challenge, który zaraz zobaczycie. Challenge polegający na tym, że mam zrobić wyścig w kreatorze i go wygrać. No taki wyścig już zrobiłem. No troszeczkę nerwów mnie to kosztowało, bo najpierw 20 minut próbowałem ustawić punkt startowy i nie mogłem, po prostu nie mogłem klepnąć. No, cały czas było napisane, że miejsce musi być puste. No i po 20 minutach skapnęłem się, że wystarczy po prostu zmienić strefę startową na małą, to wtedy zawodnicy są bardziej ściśnięci z sobą. No i można praktycznie w dowolnym miejscu wystartować z wyścigiem, no i wtedy już było troszeczkę łatwiej. Ale później druga belka pod nogą, którą trzeba było przeskoczyć. Ale w moim wypadku, no nie przeskoczyć, tylko przekroczyć, bo to zajęło 20 minut kolejne. Jak podnosić przedmioty w przestrzeni po prostu. Zmieniać ich wysokość, albo żeby niżej, albo żeby wyżej. No robi się to poprzez wciśnięcie gałek, no ale takim czasem właśnie spędzonym na rozkminianie klawiszologii płaci się za to, że się pominęło samouczek na samym początku. Bo się chciało zaoszczędzić parę minut. Ale dobra, kochani, challenge od deskoriana.pl, żeby nie było przed wami. Kurczę, raz się udało, może uda się i drugi raz. Salut. I jedziemy. Jestem gotowy do gry. Więc tak wygląda wyścig stworzony przeze mnie. Na to, że do wyścigów konnych służewiec. Oj, co on wziął? Batiego. Dobra, zresztą nie będę mówił o to, że tylko może jak gdzieś się zawieszę, to powiem dlaczego się zawiesiłem tak właściwie. Dobra, start. Ale czemu ta perspektywa? Nie. No i pięknie, już zmoczyłem. Na sam początek. Więc odrodzenie. Nie byłem pewien tego, czy nie spodziewałem się, że będę musiał zmienić kamerę. No kurde, no na swoim własnym torze. No piechol. Bez przesady. Delikatnie trzeba oddalić kamerę. Dobra, jedziemy. I teraz spokojnie, bo tu się naprawdę ważą losy tego challenge'a. Dobra, on nie będzie wiedział, jak tu podjechać. Kurde, ale ja też nie wierzę. Co checkpoint to gleba i respawn. Ej, dobra, wjechał, cicho. O, beton, bo tam jest taki prosty kawałek, gdzie można się fajnie rozpędzić. Ja, shit, no co ty wyprawiasz? No nie. Ja tu przegram, ja tu bankowo przegram. Ale są trzy próby, jakby co. Ale nie, cicho, spokojnie. Stój. I teraz tak, pyk, w drugą stronę, w drugą. Dobrze, no i teraz muszę go gonić, trudno. Ej, dobra, on jest tam, jest troszeczkę delikatnie zawieszony, ale ja też! Było blisko, no inaczej. To jest taki, powiedzmy, tor z gatunku trudny, techniczny, upierdliwy. Okej, okay, op. No tu się może wydawać tylko, że nie ma przejazdu, ale przejazd jednak jest. Okej, tu spokojnie. Nie! Co ja mam, że biorę checkpoint, a później już... Praktycznie na własne życzenie rzucam się w czeluść, w otchłań. Ej, dobra, on tutaj jest. No kurde, co jest grane? No ludzie, no bez przesady, no ej. Dobra, spokojnie. Chill. Trzeba zwolnić. Ej, kontakto wyłączyłem. No kurde. Niech to szlak, ale już jesteśmy prawie tak wysoko, że zdążę się zrespawnować, zanim moja maszyna spadnie na glebę. Więc chociaż tyle zaoszczędzonego czasu i cierpień dla Superlamy, który powrócił po bardzo długim czasie, kiedy go nie było. Po długim czasie nieobecności. Cholera, myślałem, że tutaj się tylko się zawiesi, ale się nie zawiesił. A stamtąd już prosta droga do zwycięstwa, szlak. Kurde, ale w ogóle moment, czy on coś tam gada? Czy mi się wydawało, że on coś tam gadał? Nie! Aaaa, fuck, ale walczył. Kurde, on wygra. Na moim własnym torze bankowo gra go dopiero pierwszy raz. Kurde, ale to będzie wstyd, ale to będzie siara. No pewnie, że wygra. No, szlak. No bo moja... popełnia samobójstwo. Cicho. Dobra, jedziesz, Stefan! No nie!
Kurde! Aaaa, no, ale że jesteśmy niedaleko. Nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie, nie, przecież tu jest na to myk, tu jest na to myk. Właśnie specjalnie na takie sytuacje. No po co mi to wyświetlasz? Włącz z powrotem grę. Dobra, nie, spokojnie, spokojnie. On też popełni samobójstwo, a tu trzeba się po prostu cofnąć kawałek. No cofaj, 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 cofaj. Cholera, żeby on nie trafił, żeby on nie trafił. Ty... Cholera, też nie. Nie, cicho, jest. A, jest. Jest! Pięknie! Tak! Chyba się uda. Jeżeli on popełni samobójstwo, tak, chyba tak. A, właśnie tędy to jest zmyłka, to naprawdę to jest właśnie tu. Nie, po prostu w kreatorze wyglądało troszeczkę inaczej, jeździło się troszeczkę inaczej. A tutaj te checkpointy w trybie właściwym już troszeczkę przemiejscowiło. Dobra, jest! Challenge completed! No i tak właśnie powinno być, na torze, który sam stworzyłem. Ale on parę sekund po mnie dosłownie dojechał, parę sekund. No bo musiałem wyciąć czarny ekran jeszcze, który był w międzyczasie. Bo jest troszeczkę długi, mimo wszystko, mimo to, że to jest PlayStation 4 już. No ale tak wygląda Superloma bez maski, zaraz to trzeba naprawić. Ale by ktoś nie wierzył, tak jest, zwycięstwo już za pierwszym razem. Hakacho, co to był za motor? Ale cieszy mnie paluszek w górę. Koleś nie, ja do swobodnej, jeszcze parę rzeczy pokażę. Jak chcesz, możesz grać na moim torze powtórkę, spoko. Daję ci moje pełne błogosławieństwo do gry. Żebyś mógł się tam bawić świetnie. Nie no, ale umówmy się szczerze, ten tor był zrobiony może w 20 minut, jak już obczaiłem co, gdzie, jak i czym się robi. Więc tak, no właśnie, nowe celowanie, o tym właśnie mówiłem wcześniej. Nie, ale wiecie co, z racji tego, że staram się ten... Znaczy staram się, mam nadzieję, że starania będą udane, że ten odcinek będzie w 1080p, czyli w najwyższej rozdzielczości, jaką może nagrać moja nagrywarka i mój drewniany laptop. Więc wiecie co, może w tym miejscu, mimo tego, że ten odcinek będzie troszeczkę krótszy niż inne i nie tego pewnie się spodziewaliście po powrocie i po takim długim okresie oczekiwania, no ale może faktycznie skończymy. Dobra, delikatna przejażdżka tylko z perspektywy pierwszej osoby jeszcze. Kurde, dobra, tak wyglądają zegary w wakce. Wakce? No dobra, wakka tak wygląda od wewnątrz, o, tak łatwiej powiedzieć mi zdecydowanie. Nie, dobra, jeszcze postaram się rozbić? Nie, może nie. A, i tak w ogóle jeszcze nowość. Dźwięki, które dobiegają normalnie z telefonu, dobiegają teraz z głośniczka, który znajduje się w padzie od PlayStation 4. Kurde, no koleś, nie jak patrzę na pada i na touchpada dosłownie, dokładnie. To się kończy kolizją. A, kit, ostrzelajmy. A właśnie, idzie swoje lustereczko? Nie, nie idzie, na szczęście. Bo to by się zdarzało często i gęsto. Animacje przeładowania też są, ale niekiedy prowadzi się auto po prostu. A i właśnie, kolejna nowość. Nie wiem, czy to będzie widać z tej perspektywy. Ale kiedy jesteśmy pod ostrzałem, będąc za kierownicą, czy w ogóle, nie wiem, może chyba też jako pasażer, ale wystarczy wcisnąć A na Xboxie pewnie, a tutaj krzyżyk, żeby schować się. Nie wiem, może z tej perspektywy to będzie lepiej widać. Momencik, zobaczmy. O, może przez przednią szybę. O, coś takiego. Delikatnie uchylić głowę, pochylić się. No i to ma podobno nas osłaniać przed ostrzałem w jakimś tam stopniu. No ale z tego co widać, główka dalej wystaje, więc no na pewno headshota można sprzedać. Chyba, że ktoś będzie robił coś w tym stylu. Tak, że... nie trafisz, nie, no. I w takim momencie by poleciał granat już normalnie. Nie, ale dobra, kochani, serio. Bo nie wiem, jak ten materiał wyjdzie, mam nadzieję, że dobrze. Bo jeżeli wyjdzie źle, no to wracamy do 720p. A ja mam jeszcze godzinkę, żeby dla was coś ponagrywać, więc... No dobra, do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, pozdro. Cześć, hej. Kurde, nie ta kombinacja klawiszy, piechol, no. No długo się nie grało, długo. Wybaczcie. Pozdro, cześć, hej.